Siemanko, z tej strony Jimmy i dzisiaj zagramy w Val-des-Bois, czyli francuskie Alpy, o ile się nie mylę. Gra dzisiaj ze mną Peres. Siema. Siemanko, właśnie. Tak jak widzicie, grafika się całkowicie zmieniła. Jest to spowodowane zmianą sprzętu, o której wspominałem już kilka razy wcześniej. Również prawdopodobnie widzicie mój zacieszony ryjek w prawym dolnym rogu, a za mną białe firanki mojej babki. No. Nowy rezerwat wiąże się z tym, że jest sporo błędów, no i jest nowy gatunek. Chyba słucham jak u Schrambergera. Koziorożec alpejski, którego Pereści zaznaczyłem, bo już się kamienie zsuwały z tych, było dwa razy na mapie zaznaczyłem. Koziorożec alpejski. Rezerwat ogólnie jest bardzo fajnie wykonany, powiem wam, super. Tylko ma kilka wad, no, a jedną z nich i największą właśnie są wspinaczki górskie. Żeby się wspiąć po kamieniach, tak, przejść przez szlaki, trzeba zakupić sprzęt wspinaczkowy, który kosztuje, jak się nie mylę, 75 emsów, czyli 1199 GM, tak? I dzięki temu możecie się wspiąć tutaj z tego domku, tak, o, iść sobie tu do góry, o, tu się wspiąć, o właśnie tak, no mniej więcej. A nie musicie sobie tutaj, dookoła, tędy, żeby dojść tutaj w góry. Bo niestety, jeżeli nie macie sprzętu wspinaczkowego, to musicie obejść to dookoła i dopiero tu wejdziecie w te rejony. Jak widzicie, ja już zakupiłem mnóstwo namiotów, ale to na wielkie wyprzedaże. No i tak, miejsc wspinaczkowych jest kilka. No i jest to też zrobione nowym systemem. Aczkolwiek jest balans, tak? Trzeba utrzymać równowagę. Zaraz wam to zaproponuję. Koziorożec alpejski, ogólnie fajny zwierz, ale o nim później. Póki co idziemy się wspinać. Jak dobrze pamiętam, są porozstawione... Czekaj, apteczkę sobie wezmę. Apteczkę sobie wezmę. Jakby co, to ja wziąłem, nie wiem, 5? Zaraz ci powiem. Ty, nie wziąłem apteczki. Weź apteczkę. No właśnie. Nie wziąłem. My się połamiemy. To jest więcej niż pewne. Słuchaj, ja jestem light chłopak, ja jestem chudziutki, nie? O, taki boy ze mnie. No wiesz. Możemy, nie ma problemu, stary, że ja nie spadnę, gwarantuję ci. Ja utrzymam równowagę. Chyba ja brechę z siebie, jak ty spadniesz. Ty się schudy, to się szybciej połamiesz. Jestem trochę większy, no wiesz, jak ty spadniesz, to nowe góry wybijesz, nie? Nie, raczej doliny. No, ale wiesz, jak z jednej strony wbijesz, a z drugiej strony wybijesz, nie? Przelecę do Chińczyków i też będzie. Chińczyków fajne zwierzę są, wiesz? O, masakra. No, biegniemy. Tam. Prawdopodobnie gdzieś tu przed nami będzie ten śmieci do wspinaczki. Jest charakterystycznie zaznaczone, czyli macie płaską ścianę, tak, jest jakby szara strefa. Kurwa, jak to choro brzmi. Dobra, jest po prostu, wiecie, urwisko skalne, tak, urwisko, ono jest szare i na tym urwisku są kamienie, jeden na drugim, taki pasek z kamieni ułożony. I ten pasek wygląda jak takie miejsce do wspinaczki. No to właśnie będzie miejsce do wspinaczki, które zaraz wam zademonstrujemy. Liny niestety mają jednostki. O co chodzi z jednostkami? Za 75 emsów kupicie 20 jednostek. 20 jednostek to jest mniej więcej na wspinaczkę po danym szlaku. O. Stąd już widzimy pierwszy szlak, tam jest, widzicie? O, widzicie? Kamienie położone na zboczu. To jest właśnie wspinaczka, tak? Miejsce do wspinaczki. Kupiliśmy sobie wcześniej sprzęt wspinaczkowy, tak, mamy go podstawiliśmy 4. Wygląda, no jak wygląda. Trochę w sumie nie wygląda. Wygląda jak glina do powieszenia się na drzewie. O, dokładnie tak to ująć. Teraz idzie za nami, no jak jest cięższy, no to wiadomo, kondycja siada, nie? Tak szybko nie da. No więc tak, jeżeli mamy zakupione liny, podchodzimy sobie do tego miejsca. I zobaczcie, w prawym dolnym rogu wyświetliło się sprzęt wspinaczkowy 20 na 55, czyli to rozłożenie liny zużyje nam 20 jednostek. Naciskamy lewy przycisk myszy, lina jest montowana. Lina się zamontowała, możemy ją zdjąć w każdej chwili, ale jeżeli ją zdemontujemy, stracimy 25% jednostek, czyli w tym przypadku będzie to 5. Czyli jak montowaliśmy, daliśmy 20 jednostek, a jak zdemontujemy, będziemy mieli 15. Czyli znowu robią nas konia. A teraz jak się wspinamy? No, może poglądamy Peresa, jak to wygląda. No, dalej No, Lucky Luke, zobaczymy ile masz szczęścia w wspinaczce. Tak, kiedy spadnę, co nie? Wyglądasz jak wiesz. Na to. Wyglądasz jakbyś siedział na tronie. Animacja na wspinaczki wygląda tak średnio, na jeże. Mogłaby być lepsza. To równowagi nie możesz utrzymać. To nie jest śmieszne, kurde. Wiesz, z tej perspektywy wygląda to śmieszne. No. Nie wiem, bo nie widziałem nigdy. Znaczy, wchodzi sobie, no, wchodzi. Czekaj, może się uda nie spaść? O, kurde. Blisko było. Nie wiem, bo jak jesteś blisko, to się zatrzymujesz, nie? O. Co ty zrobiłeś? Właśnie straciłem równowagę i drugi raz. Stary, czemu spadasz? Ej, co ty robisz? Trzeba wszystko pokazać. A, no właśnie, słuchajcie. No i najlepsze jaj to jest to, że wiecie, są góry, nie? Czyli już nie możemy się bawić w Supermana, że skaczemy sobie z najwyższego szczytu. Tylko teraz to trzeba, jak się ześlizgniemy na przykład z takiego zbocza czy coś, to giniemy, tak? Trzeba użyć apteczki, żeby się no, reanimować, krótko mówiąc. No bo jak to oni stwierdzili, to chyba samo co ja powiedziałem, że nie możesz być w Supermana w takich wysokich górach. Więc krótko mówiąc, no teraz będzie gorzej, bo każde takie zbocze, czy gdzieś tam kiedyś zeskakiwaliśmy z kamienia, czy na log response z takiego urwiska, to teraz po prostu to będzie nas kosztowało no apteczką. No wiadomo, góry, liny, to jest dla nich zarobek, tak? Apteczki miały popytu. Znowu naciąganie. No, teraz widzicie, naprawę mamy. Odmontuj, ale widzę, że nie jest przetłumaczone jeszcze, znaczy jest przetłumaczone, ale nie wprowadzi. No to na skam wejść. Mamy kochaną animację, wraca jak się skurczył, jak patrzy na się spieprzyli z tego. No, tak więc tak, widzicie, użyj W i S, aby się wspinać do góry i w dół. I używaj A i D, czyli lewo, prawo, aby utrzymać równowagę. Patrzcie, wyświetliło nam się teraz tak pole z równowagą. Strzałkami. Zazwyczaj ja proponuję przytrzymywać. Nie naciskać, tylko przytrzymywać strzałkę. Jak będziecie przytrzymywać, wtedy będzie wam łatwiej. I jeżeli dojdzie do pomarańczowej, to stracicie równowagę, zatrzymacie się. Jak do czerwonej, prawdopodobnie spadniecie. A te krzyki, co słyszycie w tle, to jest po prostu moja córka, która się obudziła o godzinie, o której nie powinna się obudzić. Wiecie, mi idzie o wiele lepiej. Mówiłem, że jestem chudszy, ja się nie połamię. No, mną tak nie zawiewa na wietrze, jak Peresem. Oj. Właśnie, to wiem. Doszliśmy do góry, naciskamy E. No i weszliśmy, tak? Jesteśmy już tutaj, na naszej górce. No i zobaczcie. No i tu są nasze liny, nasz teren. No i wspinaczka wygląda mniej więcej tak. Cześć! Teraz zaprezentujemy wam, jak się spada w The Hunter po update'cie i jak kończy się teraz nasz poślizg z górki. Mamy pierwszego chętnego. Podniósł chyba rękę do góry. Dobrze widziałem? No, ręka do góry. No, widzicie, jak chętny. Wszystko się zgadza. No, proszę, skaczemy. Tutaj pan ma. Lecimy. Tak, jak widzimy, zawodnik się rozpędza. Nabiera prędkości. I sru za ojczyznę. I ranny, widzicie, wyświetliło się ranny. Za co powalone w wyniku niewielkich rozbieżności w grawitacji. No ten tekst rozwala po prostu. Zobaczcie jak się chłopak turla, normalnie sponiewierało go jak nie boję to. Aż mi się żola zaśmiała. I teraz uwaga. Geronimo, lecimy. I teraz my, moje nogi. Widziałem tam jakieś... O, weź użyj apteczki na mnie, bo ja apteczki nie wziąłem. O. Możesz mnie uleczyć? Czy jeszcze nie? Mogę. O jest, patrzcie. Ach, uleczył mnie. Widzicie, jaki dobry chłopak? No i wiecie, teraz to się kończy z upadkiem. Każdy zeszlisk to jest po prostu dead. Nie macie apteczki. Dead. O, albo apteczka, albo zestaw kempingowy i do namiotu, jak ma się. Deadnetu? Patrz, widzisz? O, i taki zeszyt to jest dead. Teraz weź się pozbieraj, bo widzę swoją rękę. Czekaj, sam się muszę pozbierać. W oczodołach. Czekaj, jak nie ty leżysz teraz, a tutaj leży ty ruchło. Ty, wyglądają jak te żule po dobrej imprezce. Zrób mi fotę. Zrób mi fotę, poproszę. Ty, czekaj. Ty, szkoda, że nie mogę głową ruszać, nie? Myślałem, że jak wiesz, jestem radny, to wiesz, jeszcze mogę się dobić, nie? Ale powiem ci tak, wyglądasz jak pijany żul, który sra. Nie wiem, jak wygląda pijany żul, który sra, bo takiego nie widziałem. Dość, że sra, to jeszcze sra pod siebie. O, no więc wiecie, teraz po prostu nie radzę chodzić po zboczach i ogólnie po urwiskach, bo to się kończy źle. No, zapraszamy na polowanie na koziorożce jednorożcowate alpejskie. No, do zobaczenia. Witajcie, siema. Dobra, taki mały gremlin się gdzieś tu wkradł. Wybieramy się teraz... Można Co mówisz? Że można z 357. Można z 357, mówiłem. O, blazer. O, blazera by się przydało nabić jeszcze, ale dobra. Najpierw R8. Widzisz? Ty jesteś bardziej wojskowy, znaczy staromodny, a ja jestem bardziej wojskowy. Zaczynamy tutaj w tym miejscu. O, słyszeliście? Kamienie się pospały. Są koziorożce na zboczu. Dobra, to bez gadania. Po prostu my sobie będziemy szli powoli, przeładowane się. I wam powiem tak, szybko. Znajdziemy się tutaj w przesmyku. Tu na dół się schodzi liną. Tak, tu jest lina postawiona. I przejdziemy się tym tutaj, tak o terenem, na ten trójnóg tu dookoła, bo tu jest tam więcej koziorożców właśnie w tym rejonie. I mam nadzieję, że upolujemy kilka fajnych. Peres, powiedz nam, co jest takim fajnym dodatkiem, nowością w koziorożcach, czego nie miały inne zwierzęta? Fajnie beczą. Jak uciekają. A coś takiego, co można czasami spotkać, ale to jest podobno ciężkie. No, walki, tryków. No właśnie, zgadza się. To byśmy jest... chcieli, kurde, znać. Widzę tryka. Ty, zaznaczyłem go na mapie. 154 metry. Mhm. Ale malutki. Ale nic ważne, ja bym już musiał apteczki prawie używać. No. Czekaj, bo ja mam tutaj lunetę tam. Trzeba na tą odległość, lunetę 12 razy 50. A Balpapa też jeszcze nie widzieliście recenzji. Powiem krótko, zajebista spluwa, naprawdę polecam. Jest to mój ulubiony sztucer w tym momencie. Ty, tak dostał, że się normalnie w podłogę wbił. Mhm. No i teraz go, kurde, szukaj. Spokojnie, to są jeszcze błędy, niedopracowanie takie, że jak się szczeli gdzieś na takich półkach, gdzie nie można dojść, to zwierzyna się buguje. Zgadza się, zgadza się. Myślałem też, że wspinaczka, no nie, to będzie po prostu, że podchodzimy gdzieś tu do takiego, prawda, zbocza i wspinamy się do góry ile chcemy. No ale zrobili tylko w miejscach niektórych, więc to jest taka trochę głupota według mnie, prawda, bo jak spadł, jak powiedział Jakub, gdzieś na niższą półkę, to niestety go nie znajdziemy. Powiedz, ile razy próbowałeś wcześniej podnieść swojego tryka? Nie wiem, odpuściłem chyba 4 albo 5 sztuk. Wpadały właśnie w takie dzikie miejsca. Ty, on się ześlizgnął tu, czy co? Poczekaj, bo... Nie, on się tam gdzieś... Ześlizgnął się chyba, tak, ześlizgnął się, poczekaj, bo tu jest... Jakieś trop jeszcze. Jeszcze dalej mówisz, to było? Wyżej. To ja już straciłem orientację. Czekaj, bo tu jest kolejny trop. No, ktoś go cisnął, no to on będzie za tym dużym kamieniem. Tak, jest farba. O, i leży, zobacz, jak idealnie leży. To jest mały tryk. Nie wiem, około 100 punktów, no 117. Duże tryki są takie, które ich rogi, ślimy, tak, sięgają im aż do, prawda, grzbietu. To wtedy naprawdę jest duży, ładny tryk. Ustaw się, Perez, do zdjęcia, ładnie z lewej strony, cykniemy sobie fotę. No. Tak więc, to jestem ja, a to jest Perez. Takich dwóch macho. Co trzeba jeszcze zauważyć? No, koziorożce są bardzo puchliwe, no, co jest według mnie odzwierciedleniem sumie to jest chyba najbardziej teraz realistycznie odzwierciedlone zwierzę, ponieważ wcześniej te wszystkie zwierzęta były albo zbyt mało płochliwe, albo za bardzo płochliwe, że nie miało żadnego odniesienia do rzeczywistości, a koziorożec w rzeczywistości właśnie jest taki płochliwy i jest taki trudny do upolowania. Nie należy do najłatwiejszych do polowań, tak więc jeżeli będziemy biegać, może być naprawdę ciężko. Chociaż... No i co jakiś czas stanąć, wyciągnąć lornetkę, porozglądać się. No, tu są tropy. Sposzony jest tutaj. Na prawo gdzieś pobiegł, wiesz? Nie wiem, czemu ona mnie trochę ciebie przycięło. Nie wiem, czy wysokiego czy coś. Nie, wiesz, raczej moja kochana żona powiem sobie coś w internecie robi, do tego mi przycina. Nie. Chloroform i będziesz miał spokój. Co mówisz? Chlorofil, tak? Tak, i będziesz miał spokój, ciszę. Tak. Tylko dlaczego prowadzą tutaj na tą półkę. Tak, tylko powiedz mi, dlaczego moje najmniejsze nie śpi? Bo ma gdzieś spanie w nocy. O, odezwały się. 6? Nie. Przed nami. Zaznaczam. Nie dość, że zawsze pierwszy dostaje host. O, jest tutaj. Trochę dalej. Wy za tą kropką jeszcze. O, jeszcze raz się odezwało. Słyszałeś teraz? I to są inne. Jest kilka teraz. Będzie ich kilka sztuk. Teraz. Ja spróbuję je wypatrzyć już. Nie, to jest najlepsze, bo one się nieraz tak zleją z otoczeniem, że... Widzę. Ty, ale one są wysoko, strasznie ucieka. Stary. Naprawdę wysoko. Nie, tak, stoi tryk, ale powinniśmy je ściągnąć i wtedy zlecą na dół, wiesz? Jeden jest tu, a jeden jest tu. Chodź tu do mnie na prawo. No boss. Idę, bo z tej perspektywy tutaj nie widzę. Lunetę? Nie. Patrz. Ja wziąłem tylko tego Mausera i R8. No, to jaką w R8 tam masz, bo już nie pamiętam. 3.9. No zobacz, on tam chodzi po zboczu. Ja bym go ściągnął z tej perspektywy. Ja idealnie. Ty, jest ich więcej. 3, 4. 4 są. Ty, widzę, widzę. Widzisz? Spokojnie, 9 sobie powinna dać radę. Będziesz tego z lewej strony, tak? Tego z lewej najbliżej, a ja wezmę tego tam z prawej, tam są dwa. Czekaj, bo kurde, leżąc to sobie mogę się podrapać. Dawaj, tego z lewej weźmiesz u góry, nie? Zniknę to z lewej u góry. A, tam jest na dole, widzisz? Poszły, kurde, dalej. Nie, jest tu, z lewej strony chodzi. Ja mogę je ściągać, jeden po drugim. Teraz ściągać? Czekaj, ja się już tutaj ustawiam. Dawaj, dawaj. Dawaj, którego bierzesz? Tego z lewej. Dobra, to ja tego z prawej. No, mierzysz? 3, no. 4. Nie trafiłeś? Nie wiem. No nie pokazało w ogóle. Zniknął mi, kurde. Ty żeś szczelił, a mi poszedł za granicę widoczności. Daleko nie ucieknie. I teraz nie wiem, czy dostał, czy nie. No i poszedł, nie? Nie padł w ogóle. Nie, też poszedł. A nie wiem, jak to jest. Jak dostanie za granicą widoczności, to nie wiem, czy on będzie farbował, czy nie. Powinien. Ty, widzę jeszcze jednego tryka. Ty, ale daleko. Czekaj, to będzie wyzwanie. No z 9 trochę gorzej, kurde. Czekaj, ciężko będzie tam. Ty, nie mogę się tak ułożyć, nie? Żeby wycelować. No to jest właśnie też wada, kurwa, że jak leżysz, to nie możesz zbyt wysoko, kurde, celować. No czekaj, łeb wystawił. Ty, co to było? On leży czy nie? Ty, nie leży. Nie leży, ty, ale on się w ogóle nie spłoszył. Ty, ale w kamień chyba trafiłem, wiesz? Co w tym zależy na stylu. Widzisz? Idzie ten, jakby kamień tam był. Tam jest jakiś ten, bariera. Kamień albo coś. On się zblokował. Czekaj, kurde. Trafiłem w ziemię. Wiem, widziałem to bardzo nisko. Dostał ode mnie. Leży. Ale nie podniesiemy go za Chiny, stary. W tym miejscu. To jest niemożliwe chyba. Spróbujemy. No kto nam zabroni spróbować, nie? Wziąłeś apteczkę jakąś? No mam jeszcze. Ile ja wziąłem? Ja wziąłem 20 apteczek. Jakby co. No to dobrze, bo ja mam jeszcze chyba 8 albo 7 użyć. No ja chyba jeszcze ogólnie w namiocie będę z 70. No a trzeba będzie się uzbroić w apteczki. Zbieraj tropy, trzeba bić level. No, tu jest wędrujący z kolei, zobacz. No, no po naszych strzałach raczej wątpię, żeby dalej wędrował. Ja teraz się boję skakać z tych uskoków, nie? No. No bo kurwa, ty będzie... Nie wiadomo, z którego człowiek zejdzie, kurde, i się zabije. Dokładnie tak. Co mówisz, Peres? Że jest spłoszony i ślady prowadzą tam na ten trójnóg. No ale zobacz, my tu nie wejdziemy, no nie ma bata. On tam leży, ale my go nie podniesiemy. To jest niewykonalne. I to właśnie też jest minus. To jest minus tego. Nie, wykonalne. Ale tak? Wejdziesz tu, gdzie jest ten trop? Tak? Powodzenia ci życzę, tak? Wejdziesz tu... Trzeba byłoby się walnąć tam do góry na namiot. Wyjść do góry na skały, się zabić na tej półce skalnej i tyle. Wiesz, ja zaraz i tak się zabiję, bo jak ja widzę, gdzie ja jestem, to wiesz. Chyba że mój sposób zadziała, czekaj. I się czołgamy. Bo chyba, wiesz, wynalazłem umiejętność. Ja na czołganiu też spadałem. I zabijałeś się? Aha. Zobacz, padałem i wiesz, zatrzymuję się co jakiś czas. Lecę, widzisz? I sobie zatrzymuję. No, widzisz? Ale teraz to jest też wada, że przez ten ich nowy system to nie da się wyjść pod te górki, pod które się kiedyś wychodziło spokojnie. No, to jest minus. No, przecież tutaj się powinno wyjść spokojnie. Przynajmniej kiedyś się dało wyjść. Chodź, idziemy. Tam te uciekły 3 czy 4. Może jeszcze na inny kierdol trafimy. Chcę podnieść te tropy i co? I nie mogę, nie? Zobacz. O, słyszeliście. Orła. Jak nie podniesiesz? Popatrz się, chłopie. A kurde, brakło mi trochę. No zobacz, ja tu wlazłem jakoś. No i co? No ale tamtego koziołka nie podniesiemy, zobacz, on przecież tam na samej górze. No tędy się nie będzie, ale mówię ci, naokoło można spróbować. Próbowałem już tam, wiesz? Przecież mapy już potworzyłem tam na forum. Wszystko wrzuciłem. Ale w ogóle gdzie my jesteśmy, a gdzie jest wejście tutaj, nie? Trzeba iść całkowicie naokoło, żeby wejść tam do góry. No i te liny to też mają kurwa właśnie minus. Bo nasranione są, jeśli można tylko w paru punktach je rozwiesić. No zobacz, nawet tu nie ma żadnego punktu. Tu powinien być punkt do wspinaczki, a nie ma. Bo ja muszę zapieprzeć naokoło. Co no? Jak każdy rezerwat ma swoje plusy i minusy, nie? Jak tam na ruba już, to no, tylko na kartce się wchodzi w sumie, nie? Bo co tam innego? To jest taka ciężka mapa to Rugaru, nie? Nie przepadam za Rugaru, bo chyba że na krzyżówki, bo tylko tam występują. No mi się nawet... Powiedz mi, jak ja ubierzemy teraz... Nie przepadam nawet za krzyżówkami, ale... Nie podejdziemy, no... Powiem ci, że... Można to spekulować. O, Koziorożec alpejski, poziom 3. Wiesz co? Chyba zwolnimy trochę, bo tu są wędrujące, nie? Ale to nie są stare tropy tamtych. Ale i tak większość prowadzi w naszą stronę, raczej w tą stronę, z której my przyszli. No ja wi. Takie piękne hale, jak się wsłuchacie, to będziecie słyszeć ten wiatr halny. Te góry tutaj to się proszą jeszcze o drobną zwierzynę typu świstak albo coś. Nie no wiesz, ja to bym chciał pumę, żeby na mnie polowała, a nie taki wiesz, dodatek adrenaliny, że nie tylko ja poluję, ale coś na mnie poluje. O, ty, odezwały się. Przed nami. Kurwa, jakie zgranie mamy, zobacz. Chyba go widzę, wiesz? A nie, czekaj. To był krzaczek. No to teraz ci się będzie dużo rzeczy zdawać, że widzisz. Ustawioną masz wysoką tą. Widzę, nie, widzę go. Grafikę. Są dwa, widzę dwa. Czekaj, widzę dwa. Zaznaczam ci je. Zaznaczyłem, nie? No teraz mi powiedz, Jakubie, zobacz, jak ja mam tam dojść? Też ona tam leży z lewej strony na górce, nie? Gdzieś. Przecież ja tam nie wejdę, to jest niewykonalne. Zobacz, przecież tu jest masakra jakaś. No. Na Koziorożce wabika nie ma i nie będzie, więc to jest... Z jednej strony plus, z drugiej minus. No. Jeszcze jak napisali twórcy, że liny to jest takie... Liny działają jak wabik, prawda? Że wabiki ułatwiają nam polowanie, ale nie są obowiązkowe do tego, żeby upolować te zwierzę, tak? Czyli, że można polować na zwierzęta bez posiadania wabików. Tak samo na koziorożce. Można polować bez posiadania lin, ale z linami zawsze będzie łatwiej, prawda? Bo szybciej się obejdzie trasę i tak dalej, i tak dalej. Czy ja wiem, czy szybciej? Z tym utrzymywaniem równowagi to różnie bywa. Wkurza człowieka. Patrz, wiatr jest od naszej strony. Bo uważasz. Nie masz dezodorantu? No właśnie, nie wziąłem cię Old Spice'a. No ale za co mam 700 tych wiatrowstrząsów, czy jak się tam nazywa? Wskaźników wiatrów. Wiatrowstrząsów, kurwa. Czyli jak puścisz bąka, to przynajmniej będziemy wiedzieć, w którą stronę poleciał. Ta, wiesz, moje to są małe, ale zabójcze, a twoje lata zasuszy, kurwa, u świata. No po kaszance dzisiejszej, kurde, i kapuście kiszonej to różnie bywa. Co nie patrzysz? Ty słyszałeś? Gdzieś tu się pojawiły koziorożce. Z lewej strony będą na tym. Na... Spacić. I spać. O, się odezwały. Idź spać. To nie twoja pora. Fajnie jest ten efekt spadający kamień. Tak, spadające kamienie. A wiesz co, jak to? Jak teraz jest walczące tryki. Chcesz tryku? Z Baśki? Z Baśki chcesz? Idź spać. Są dwa kierdle, uważaj, bo jeden jest przed nami z prawej, a drugi jest z lewej. Może coś ładnego się ubije w końcu. Bo zobacz, 3 sesje pod rząd grałem, nie? Sam, to zobacz. 3 powyżej 200, nie? Okej. Jeszcze muszę grać na ten, na pół ucha, nie? Ty, przed nami stoi jeden, zobacz. Stoi tu przed nami. Ma coś cichego? Nie, nic nie wziąłem. Dobra, ten jest twój. Widzisz go? A to jest samica, stary. Czekaj, to ona jest sama? Nie ma gdzieś tu samca z boku? Czekaj, nie wiem, gdzie ty widzisz, bo ja stoję z deszka niżej. No, ale tam dalej się gdzieś odzywały. No tak, właśnie i mówię, że nie wiem, czy strzelać on, czy nie. Czekaj, najpierw by trzeba było tamto zlokalizować. Ale też, że one daleko nie uciekają, nie? One daleko nie uciekają, powiedzmy. Właśnie też. Więc to... Gdzie ty jesteś? Weź, kurwa, chodź tu. Gdzie ty? Ściągnij tu, one są za górką tam. Bo ja ją ściągnę, stary, bo ona jak nas usłyszy, to pójdzie w długą, nie? I spłoszę tamce. Wiesz, ona wygląda trochę jak koza z Goat Simulator. Widzisz, tam stoi. Zobacz, tam przed nami. Jest super wystawiona. No jest. Super jest wystawiona. Napieprza ją od tyłu. Headshot, czy... no wiesz, jak tam... Nie, drugi do strania jej zrobiłem. Komorowo w głowę, tak? No. Tak jak nasz kolega strzela, komorowo w głowę. Tak, dokładnie tak, wiadę się. Nie no, może nie, chcesz paralotkiem polatać i granatami porzucać, co? Tak, oczywiście, odłamkowy. A ta dostała zabieg gratisowy powiększenia odbytu. Jakubie, nie wypada. Dzieci to oglądają. Dlatego użyłem ładnego słowa. Pachowego. Czekaj, podniesię, ale nie biegaj, nie biegaj, nie biegaj. Już chodź tu do góry. Ale znaczy, ostatnio wypuszczałem cały czas nie takie zwierzęta, u których samice też mają poroże, rogi, nie? Rogi w tym wypadku, rogi. Muflony i kozy mają rogi, koziorożce też mają rogi. O, zaraz też ma rogi. Zaraz będzie symfonia chyba, bo coś czuję, że córa się bulwersuje. No, poszła i powinna robić mleko, nie? Wiesz co, tu będzie jeszcze grizzly być w tych lasach, nie? Znaczy w tych halach. Tylko, że we Włoszech nie ma grizzly, to jest ten problem, nie? Nie, ucieka, tam, ucieka, we Francji zawsze. O, jest. Uciekła koza. No, słyszysz, słyszysz? No, młoda ci ucieka gardło. Później będzie miała niezłe darcie na tabliczę. Ale słyszysz, usłyszałem, że ją mi przestaje, nie? Wiesz co, uciekła... Fuck. Jakie piękne kwiatki, ty... Czy to jest czosnek niedźwiedzi? Nie. Co ci podać? Tu rozstawię ambonę tą przenośną, nie? Tu gdzieś? No, ale wiesz co, w końcu to jest zwierzęta, które nie migrują, bo te renifery to jest, wiesz, jednak inny tryb rozgrywki i nie gra się tak przyjemnie, nie? Bo widziałeś, jak one szybko latają. Ostatnio grałem z Kamilem. Normalne, niespoczone renifery, nie? To przecież one sobie co chwilę podbiegały. Wiesz, jak są wtedy... Często się właśnie włączają w tryb kusujący. No i to nie dogonisz go, nie masz szans, żeby go dośledzić, nie? Musisz poznać ich trasy i zacząć im je przecinać, nie? Inaczej nie ma wyjścia. Albo liczyć na utrzęcie, że będziesz biegał po całą rezerwacie, nie? Z drugiej strony jest to dobre, że jak spłoszysz sobie stado strzałem, jedną podniesiesz, to wystarczy, że zaczekasz jakieś 5-10 minut w tym samym miejscu, one się nawrócą. Mhm. No tak, tak. To prawda akurat. Ale mam nadzieję, że migracja zwierząt to jest pierwszy, wiesz, krok w kierunku Afryki, nie? Bo w Afryce dużo zwierząt jest migrujących, prawda? Antylopy. Tam, no, na żyrafy i nosorosce nie będziemy polować, nie? Ale lwy się przenoszą przecież za zwierzyną, nie? Przecież tam bawoły. No, bawoły najgroźniejsze zwierzęta świata, nie? O. O, ale, na... co by się wiązało, ale to by się wiązało z prowadzeniem oczywiście znowu nowych kalibrów. No tak, duży kaliber, pewnie ekspresy by było, nie? Typu Holland, kurde. Ty, czekaj, coś tam biega. Jest, widzę. Też widzę. Sama jest? Ty, ale... Takie dziwne piski jakieś po prawej stronie są. Też to słyszałem. Chodź na kucki, wejdziemy tu na to zbocze i zobaczymy. Ktoś gwałci świstaka. Pewnie niedźwiedź. Źle zabijał Schramberga, co nie? Nie widzę, zniknęła mi. Ty, ucieka z prawej strony coś. Ty, było ich tu więcej, zgadza się, zobacz, uciekają, widzisz? No. Leży. Tam dalej też ucieka. Ale tam jest granica, więc on z lewej strony uciekała. Kurde, nie zdążyłem. Ja swoją ściągnąłem. No byś szczelił, kurde, a ja miałem tego gmate'a w ręce. Okej, to chodź. Wiesz, możemy iść, nie biec, ale iść. Tam jest granica, więc takie dopadniemy, spokojnie. No. A na renifery nagramy kolejny odcinek, nie wiem. Może jeszcze w ten weekend. Sporo roboty jest, nie? Studia się zaczynają teraz. Robota. Co mówisz? No, trzeba zrobić budę dla psa jutro. Kurwa, byłem dzisiaj tego w tartaku, deski zamówiłem, nie z terapią kupiłem w mrówce, ale pojechałem do GS-u, nie? Powiedz szczerze, że po prostu twoją czasem wkurwiasz i chcesz się z chałupy wywalić. I chcesz sobie zrobić taką tymczasową noclegownię. Za mała, uwierz mi. Słuchaj, pojechałem do AGES-u, bo chciałem kupić płytę HDF, nie? To za... jak to było? Jeden arkusz, nie? Chcieli 60 zł. Płytę HDF, nie? No ale płytę HDF, wiesz, ja myślałem, że to jest tańsze, a za płytę wiórową przecież, nie? Chcieli 200 zł za arkusz. Wiesz, ja mówię, że to jest dużo, no bo... Słuchaj, tego materiału gdzie indziej wiem, jak w Poznaniu, to tanie było, nie? HDF 30, płyta by 100, 70, znaczy 100 albo 70, tak w granicach, nie? Tu jest drogo. No ale wiadomo, że w wielkich miastach będzie taniej trochę, nie? No wiesz, ale zamiast, wiesz, buda kosztuje 400 zł, a ja już dzisiaj na materiał wydałem 110 i praktycznie mam budę po prostu do złożenia, nie? Przejdź w kucki, Peres, przejdź w kucki. Nie jestem w kuckach. I tu jest te dolina taka, nie? To jest najlepszy dolin na Koziorożca. Uwierz mi. Mam nadzieję, że się nie spieprzę zaraz. Ty czekaj, bo cię ten orzeł atakuje. Gdzie? Z paralotni? Tak. Orzeł leci na paralotni i trzyma w szponach, kurde, granaty odłamkowe. Czekaj. Szukam Koziorożca. Czasem gdzieś tu się coś nie rusza. Wiesz, na najniższych detalach to widać wszystko. Najwyższych? O, to no się już... musisz przyzwyczaić, kurde. A ze mnie się śmiałeś, że nieraz mówiłeś, kurde, na filmikach. O, nie widzisz go, nie widzisz? No to ciężko, jak jest widać więcej szczegółów, no to ciężko dostrzec zwierzaka. No i wiesz, najgorsze są te krzaczory, nie? O, widzę, stary, biega. Zaznacz. Zaznaczona. Zobaczyłem jedną, teraz pora znaleźć drugą. Ale sam tu coś nie widać, wiesz? No, też już dojrzałem. Dobra, to jak ją widzisz, to strzelaj. Trafisz ją z tej odległości? No, spokojnie. Ciekawe, czy są unikaty. Albinosy, melanistyki? O, super, czekaj, teraz obserwujemy. Biegnie jeszcze jeden. Samiec. Dostał. Dostał ode mnie, położy się. Widzisz, leży. Okej. Szczerze ci powiem, że godzina 9 jest o wiele lepsza. Zaraz zrobimy reseta i wystartujemy, znaczy tam z namiotu u góry i zejdziemy tu na dolinę. Wiesz co, może u ciebie działać 9, u mnie 10 i 14. Są niezłe efekty. Bardziej godzina 9, chociaż nie wiem, czy wiesz, dzisiaj zrobimy, damy radę, czy dzisiaj będę kończył i najwyżej jutro tam, wiesz, się spiekniemy już, nie? Ty, a mi na Hunter macie ucina i... a nie, jest, dobra, Koziorożec alpejski. Ale wiesz co, idę jednak Peres, podnosimy to i się zwijamy. Zobaczymy się jutro ten... gdzieś w Alpach. No, symfonię masz w domu niezłą, bo słychać. No. Tamten jest twój czy mój? To jest mój. Nie, tu jest mój. Twój jest dalej. Widzisz, ja samca. Ja samca. To 73 punktów. Ty, ale samica, tak? Ty, ten pierwszy samiec... Ten pierwszy samiec też nie miał 7... Słuchaj, ten pierwszy samiec też nie miał 173 punktów czasem? A nie wiem. Czekaj, my tu ustawimy, może się uda. Oj, pięknie, Peres. O. Patrzcie na mnie tutaj, tam gdzie jest głowa, w lewo, twoje lewo bardziej. No, idealnie, jest super. Ta, nawet na face'a stawiłem. Trzeba się pochwalić, nie? No, to dzięki. Uważam, że było udane polowanie. Kciuk w górę. Lajki pod filmikiem. Dzięki Peres. No i zobaczycie nas jeszcze w kolejnych filmikach, bo Peres, no, z nim można grać i gadać. No, do zobaczenia. Dzięki Peres. No, dzięki. No, do zobaczenia. Połamania i życzymy miłych wypraw w Alpy, no i mało upadków. Na razie. No. Jeronimo. Słychać tylko trzaskanie kości. Nie wiem, ja się gdzieś zatrzymałem chyba na kamieniu.